Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Troczek i witam was w kolejnym, kolejnym, tak, pomyliłbym się prawie, kolejnym już odcinku z gry Soulwalker na moim kanale. Mam nadzieję, że seria wam się podoba, zachęcam do postawienia łapeczki, subika, by nie przegapić kolejnych odcinków, no i jakiegoś fajnego komentarza. Zaczynajmy. Nasza Hermenegilda ma teraz nowy outfitik na twarzy, mianowicie okulary z nosem i wąsem. A my zajmijmy się teraz kolejną misją od Gladys. Wiem, że już mam wiele misji poprzyjmowanych, misji dziennych w ogóle nie mam, tak? Wruko mam 5. Sporo tych misji. No dobra, możemy przyjąć sobie tak na zaś, może coś się trafi. No zobaczymy. Ale dobra, porozmawiamy z Gladys. Ona ma wspomnienie taty na poziomie 7. Zobaczmy. Stało się coś strasznego. Coś naprawdę strasznego. Gwen nagle zaczęła jęczeć i błagać. Sio. Chciała przecież zobaczyć się z tatą. Powiedziała, że się o to zatroszczy. Teraz nazywa mnie kłamczuchą i błaga mnie, żebym zabrała ją do taty. Gdyby nie była moją siostrą, już dawno zmyłabym jej głowę. Moja siostra jest kłamczuchą. Oszukuje. Zawsze mnie wkurza. Rany boskie, jak można mieć tak donośny głos? Pewnie słychać cię aż w Grace. Nienawidzę cię. Chcę do taty. O Jezu. Co ja robię ze swoim głosem? I tak to teraz naprawisz? Jak to teraz naprawisz? To był tylko żart. Wiem, że to niemożliwe, ale musisz mi pomóc ją udobruchać, żeby nie niepokoiła całego Ruko. Wcześniej mieszkaliśmy na placu R. Miałem tam sklepik z ubraniami. Jednak od czasu wielkiej pustki nie mogę się tam dostać. Tak czy inaczej, musi być tam jeszcze kurtka naszego ojca. To mundur wojskowy, który ojciec nosił na paradach. Gwen go uwielbiała. Zawsze mówiła, że ojciec świetnie w nim wygląda. Zawsze myślałam, że zabiorę go stamtąd, jak tylko nadarzy się okazja. Ale teraz z kukłami jest to niemożliwe. Pewnie wiesz, czego od ciebie chcę, co? Udaj się proszę na plac R i zdobądź mundur naszego ojca. No spoko, 1000 expa będzie dla mnie. W tej sytuacji powinniśmy znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Tylko tak powstrzymamy tego małego diabła. Ona nie będzie chciała mi widzieć. Zanieś to, Gwen. Niełatwo jest troszczyć się o młodsze rodzeństwo. No dobra, mamy tutaj wiele misji. Ale to jest dopiero pierwsze, jaką przyjęliśmy. Teraz musimy od Skrala przyjąć od tego typa. Też na poziom 7. Zdobądź narzędzie. Teraz słuchaj. Kiedy ktoś jest komuś coś winien, to chyba powinien się zrewanżować, nie sądzisz? No cóż, nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale mimo wszystko pomogłem ci. Nie oczekuję od ciebie zbyt wiele. Drobna przysługa wystarczy. Chyba wiesz, że koncern Ned wydobyła w sektorze 43 są energię, prawda? Niestety ziemia w sektorze 43 jest bardzo twarda. Dlatego tak trudno prowadzi się prace wiertnicze i wydobywcze. W takiej dziurze jak ta nie ma żadnych części zamiennych. Zdobądź więc dla mnie kilka części kukieł. Ziemia w sektorze 43 rozłamuje się, tworząc ostre krawędzie. Potrzebuję ostrych narzędzi, które zmieszczą się w szczelinę. Na pewno są tam kukły, które mają ostre klingi, żeby móc zataczać kręgi, tak jak w hula hop. Hula hop! Po prostu musisz zdjąć z nich ten hula hop. Przebudową już sam się zajmę. 1400 XP, dobra. Szybko się zgadasz, nie tak jak Tom. Co? Dlaczego? Nic, zupełnie nic. Rób, co masz do zrobienia. Dlaczego nie pracujesz, kierowniku? Cały czas się bawisz! Później popracuję. Nie zajmuj się mną, tylko swoją robotą. Niezły sposób na robienie pieniędzy. Jedni chorują jak woły, a inni tylko stoją i do tego zarabiają więcej. Tak, nie może być dalej. No dobra. Mamy questy w dwóch lokacjach. Zobaczmy najpierw tą lokację, skoro jesteśmy już przy niej.
Jedną misję wiem, że mamy dostęp tylko na trudnym, na szaleńczym żadnych misji nie mamy. Ale zobaczcie, tu mamy wspomnienie taty i zdobądź narzędzie, więc starajmy się zrobić misję bezduszni na placu R. Zobaczymy, jeżeli kogoś nam dobierze, to będzie super, jeżeli nie, no to trudno się mówi, tak? Widzę, że cały czas seria wam się podoba, bardzo mnie to cieszy. To już jest który odcinek? Kurczę, ale się nie przygotowałem. Zaraz sprawdzę, pozwolicie. Skoro ma... I tak czekamy jeszcze te 30 sekund na jakiegoś innego gracza. No to możemy zerknąć. A właśnie, już otworzyłem tą skrzyneczkę na 10 poziom, więc luzik. Arbuzik. Mam już troszeczkę lepszą broń. Tam troszeczkę ulepszyłem na plus 2 na razie, bo więcej kasy nie miałem. To już jest czwarty odcinek, kurczę. Mam nadzieję, że wam się cała seria podoba. Wiecie, jak cały czas będzie oglądana, to ja tą serię, nie wiem, nawet na 100 odcinków mogę robić. Wiecie, to nie jest dla mnie żaden problem. Ważne, żeby wam się podobało. No, widzę o tej godzinie, kiedy to nagrywam, to nikt nie chodzi. No, szkoda. No to wchodzimy na standardzie, zrobimy sobie misję, nie będziemy się jakoś męczyć, przemęczać. Damy radę chyba ją zrobić z palcem w nosie. Tak zwanym. Dobra, misja ukryta, Hidden Quest, czy tam Hidden Quest. Wow, ale FPS ze 100 na 90 spadły, to dało się aż odczuć. O, beatboxa udało się zebrać. Dobrze, to się liczy. Kurczę, ale dużo tutaj tych kukieł wypada. Te moje knypki są najbardziej chyba przerażające, prześmieszne. Zniszcz 15 razy szokująca skrzynka do momentu ukończenia sektora. Czyli to mamy raz, dwa, trzy. Skrzyneczki, skrzyneczki, where are you, where are you, where are you, where are you? Dobra, tutaj skończyliśmy. Jak się czuję? O! O nie! Hermenegildo, nie możesz się przeziębić! Hermenegilda nie może się przeziębić, pamiętajcie. Hopsa, podczas biegu nie możesz. No dawaj, jeszcze raz. Atakuj. Atakuj. Atakuj, atakuj. Wow. Pięknie udało się tego grubaska pokonać. Jeszcze tu mamy pyk. Dobrze. I jeszcze dwie. No to idealnie, tutaj trzy już zrobimy i complete secret hidden quest i lecimy dalej! Stamina mi się odnawia. O co chodzi ze staminą? Wow! Co ja tu zrobiłem? No co ty, knypku, jeszcze żyjesz? Lol. Dobra, chyba nic tutaj, jakichś sekretów, nic nie ma poukrywanych. Dobra, nie ma następnej misji, ale mamy kukła Janetti. No dobra, to F2. Oła. Ej, kochana, miałaś atakować tego, a nie tamtego. Oho. Dobra, atak tutaj ze strony przeciwnika. Wow. To był mocny hit, według mnie. Wow, pięknie się udało ją pokonać. Nie wiedziała nawet, co ją trafiło. O, 2 minutki 58 sekund, super. S+, aktualny postęp 100%, super. 4000 expa. Ej, to już naprawdę nie jest mało. I mamy nagrodę za ukrytą misję. Więc chyba możemy wracać do Ruko. Tam, gdzie stacjonuje Gwiezdna Liga. Fajne są to postacie. Naprawdę gra mi się podoba. Nie wiem jak wam. Może nie gram w tą grę codziennie, tylko wiecie, z odcinka na odcinek poznaję tą grę i tak dalej, ale naprawdę mi się podoba, wiecie.
Dobra, zrobiliśmy misję z... Jedną misję czy dwie misje? Nie wiem, poczekajcie, a misje dzienne jeszcze nic nie zrobiliśmy, tak? Czy tutaj nic nie zrobiliśmy? Na razie porozmawiamy tylko z Gwen. Dobra. Swoje taty. Łeee! Dlaczego moja siostra zawsze mnie okłamuje? Ona jest taka podła! Słokerze? Jesteś tu, bo przyprowadzisz mi mojego tatę. Moja siostra... Ona kłamie i zawsze mówi, że nie mogę zobaczyć taty. Mówi, że on jest tak zajęty, że nie może nas odwiedzić. To kłamstwo, prawda? Prawda? He? Co to jest? Ubranie taty? Wow! Dawno jej nie widziałam. Pachnie tatą. Wspaniale. Ohoho! Miejmy nadzieję, że typek się mył i to były jakieś perfumy, a nie jakiś pot. Ale czy nie mogę zobaczyć taty? Czy moja siostra miała rację? Czy jest on taki zajęty? Dobrze. To ja nie chcę taka być. Teraz mam ubranie, gdy będę tęsknić za tatą. No i 1000 ekspa dla nas. Ale naprawdę bardzo tęsknię za tatą. Oj, tęsknisz za tatą. No cóż, nie da się tego zrobić. A wiecie co? Pogadajmy jeszcze z tym typem. Wiem, czy mi... Gwen, ty masz... A, ty masz tą misję starą. Pogadajmy sobie z Pelagiuszem. Wiem, że on ma misję na poziom 8, ale możemy jakąś fajną misję sobie zgarnąć i wiecie, sukcesywnie po kolei je robić. Jeśli nie mogę opowiedzieć o mistrzyni alchemii, muszę sobie znaleźć inny termin. Albo... Może powinienem sam do niej pójść i po prostu ją wypytać. Nie? Tym bardziej nie. Kto wie, co ona ze mną zrobi. Może zamieni mnie nawet w androida. Zmieniłem plan i zajmę się teraz skandalem w Gwiezdnej Lidze. Skandal Ligi, który jest postrzegany jako symbol dobroci i nadziei ludzkości. Kilka dni temu dostałem anonimową informację. Chodziło o nagrodę za ukończenie Elastomisji Gwiezdnej Ligi. Co to ma być? Mój Boże, nie wiesz? Czasami członkowie Gwiezdnej Ligi otrzymują przykładowe misje. Chodzi o przetestowanie, jak bardzo są elastyczni. Takie misje są trudne do przejścia. Z reguły wszyscy są mocno zajęci własnymi misjami i nie mają czasu. Ale jeśli się uda... Ale jeśli uda im się ukończyć elastomisję, otrzymują nagrodę od Gwiezdnej Ligi. Nagrodą jest mała kostka pełna rzeczy przydatnych do walki. O tej kostce była mowa w anonimowym komunikacie. Ale czasami jest pusta lub zawiera bezużyteczne rzeczy. Trzeba to sprawdzić. Jeśli to prawda, strąci to Gwiezdną Ligę z piedestału. A ja zgarnę uznanie za to, że wydobyłem to na światło dzienne. Wtedy znów zostanę producentem w stacji Lion. Gdy tylko o tym pomyślę. Ponieważ ty także jesteś członkiem Gwiezdnej Ligi. Musisz ruszać i zdobyć taką nagrodę. Wtedy otworzę skrzynkę i sprawdzę jej zawartość. Sorry. Chyba nie opłaca się bronić Gwiezdnej Ligi. Przyniesie ją dla niego. Ukryta misja. Producent! To szef stacji! Jezu Chryste, co za typ, co nie? Dobra, alt. O! Odbierz. Odbierz. Okej. Odklął login tego, rzecz przechowywania, dobra. Inwentory, co my tu mamy? Ukryta skrzynia. Otwórz. To mamy za questa, tak? To jest ta misja za questa, dobra. Mam nadzieję, że mój dubbing was nie przestraszył. Jeżeli macie jakieś ciekawostki a propos tego, jak mógłbym starać się, wiecie, zrobić, podłożyć głos, walcie śmiało w komentarzach. Tylko, wiecie, też z umiarem, bo głos mam tylko jeden. I trzeba go oszczędzać. Questy. Eee?
Nie wiem, jaki quest. Poczekaj, co ja muszę ci przynieść? Trzeba odebrać misję za... nagrodę za elastomisję, ale zanim to zrobimy, cofniemy się na plac R. Możemy jeszcze raz bezdusznych zrobić. Zobaczymy, czy na autogrupie ktoś idzie. Jeżeli nie, no to po prostu sami dalej sobie polecimy. A jak nie, no to przynajmniej będziemy mieli z kim pograć sobie. Jeżeli tego, właśnie. Właśnie. Jeżeli wam się podoba, podobają moje odcinki, to co robię i tak dalej, zapraszam was do subskrypcji kanału. Nie przegapicie kolejnych odcinków, no i oczywiście live'ów. Łapeczkę w górę zostawcie, jeżeli wam się podoba. Wiecie, łapeczka w górę nic nie daje, ale ładnie wygląda. Wiecie? Naprawdę nic, łapeczka w górę tak naprawdę za dużo nie daje, ale ładnie wygląda. My chcemy, żeby ładnie tutaj wyglądało, więc możemy się wspólnie o to postarać. No i również, jeżeli chcielibyście dołączyć na mojego Discorda, na komunikator głosowy, jeżeli nie znacie, nie wiecie, co to jest Discord, to jest połączenie Skype'a i TS-a. Wszystko w jednym. Bardzo dobrze to działa. Mam już swój serwer założony. No jednak sami pójdziemy. Mam już swój serwer założony, już jest pewna ilość widzów na serwerze. No możemy sobie porozmawiać, popisać, wysyłać sobie jakieś tam memy i tym podobne. Jeżeli chcielibyście dołączyć, to zapraszam albo podczas live'ów korzystać z linku zaproszeniowego, bądź jeżeli chcecie już dzisiaj dołączyć, to zapraszam na mój fanpage. Link macie oczywiście w opisie. To wszyscy? Nie, jeszcze jedna kukła została. Zapraszam na mojego fanpage'a. Link macie oczywiście w opisie. Tam napiszcie do mnie wiadomość na tego fanpage'a, że chcielibyście dołączyć, a ja wam wtedy wyślę zaproszenie i po prostu, wiecie, będziemy mieli już lepszy kontakt ze sobą. Nie bójcie się, to nie jest jakoś, wiecie, na spontanie tworzone, tam już jest pewna część regulaminu zrobiona. Cały czas udoskonalamy serwery, staramy się dodawać coś nowego, więc tam nie ma jakiejś patologii naprawdę, więc nie martwcie się o to. Ostre zakończone części. Kurczę, no to co ja mam niszczyć, przepraszam. Bo nie mam pojęcia. Czy może to ma po prostu taki mały tego drop rate? Jeżeli tak, no to mamy przechlapane. Będę musiał robić tą misję non-stop. Chyba że trzeba, nie wiem, to niszczyć? Nie. Ostro zakończone części. To są z tych typków, którzy mają te hula hopy, jak to chyba typek powiedział, prawda? Właśnie o nich mowa. I z nich powinno to wypadać, ale nie wypada. Kurczę, szkoda. Auć. A właśnie, ja wam jeszcze nie pokazywałem tego nowego skilla, jakiego sobie odblokowaliśmy na poprzednim odcinku. Kurczę, szkoda. Chyba właśnie go użyłem troszek. Weź, skup się. Ło! Pięknie udało się tą kukłę rozwalić. Wiecie co, poszukamy innego miejsca z tymi przeciwnikami. Tą misję na razie sobie zostawimy w spokoju. I poszukamy innego miejsca, gdzie mogłyby te typki dropić. Losowy dochód, spoko, zamknij. I wyjdziemy sobie stąd. Pójdziemy do sklepu, jeżeli trzeba byłoby coś sprzedać. I polecimy na inną mapę, tak szczerze. No, żeby znaleźć tak naprawdę większe skupiska tych kukieł. Dobra, co ja dostałem? Ojej, ale się zrespiło, Boże, przestraszyłem się. Wszystko nam jest nieprzydatne, więc możemy do złotego, nie wiem, ja to będę nazywał misia, posprzedawać to wszystko. Nam się to naprawdę, naprawdę nie przyda.
1500. O, to możemy chyba broń ulepszyć. Właśnie, strefa wzmocni. Wzmocni. Zdejmij, poproszę. To, pyk. 12 tysięcy. No, na plus 3 ulepszamy. Następna broń będzie na... 15 chyba poziomie, tak? Jeżeli się nie mylę. Dobra, teraz nie mam pieniędzy na ulepszenie kolejne. Tak, na 15 poziomie będzie kolejna skrzynia, więc... Warto byłoby... Jak na razie ulepszyć sobie tą broń. 260 ataku. Krytyk 4% dodatkowe obrażenia. Łatwy plus 2%. Spoko. Trochę broszur już założyłem. Starałem się. No pierwszy raz robiłem to, ale... Wpływ głębin mam. Trolla i ulgę. Na razie się uczę, więc wiecie, jeżeli popełniłem jakiś błąd, to po prostu mi o nim napiszcie. Że nie powinienem zrobić tak, tylko w inny sposób. Wiecie, krytyka, konstruktywna krytyka jest równie dobra. O co chodzi, Gwen? Co ona ma? Jeszcze nigdy nie widziałem kogoś takiego jak ty. Nazywam się Gwen. Dlaczego jestem tutaj na zewnątrz? Nudziło mi się. Mieszkam razem z moją siostrzyczką. Moja mama pracuje o tam, wysoko w niebie, a mój tata pracuje w wielkim mieście. Wcześniej było dużo dzieci, które były w moim wieku, ale potem wszystkie się daleko wyprowadziły. Teraz i jestem zupełnie sama. Dlatego lubię lalki. Zawsze, kiedy się nudzę, bawię się lalkami. Ale tam, gdzie jest tak głośno, kiedyś widziałam moją kukłę. Była dość mała i miała duże usta. Tak uroczo się poruszała. Hej, ty... Tak bardzo chciałabym mieć tą lalkę. Tak? Tak? Wykonaj minisomę. Okej, 65 pedaku, dobra. Hehe, gdy dostanę tę kukłę, pożyczę ją też tobie. Aha, okej. Czyli to był taki stary quest, dlatego był podświetlany na szaro. To dawajcie na tym, chciwy zwierz. Nie, zbudzenie, pierwsza misja, dawajcie. Nie robiłem jeszcze na szaleńczym chyba misji, więc postarajmy się. Dlatego ten quest był na szaro pokazany, ponieważ... Już był strasznie duży rozrzut w levelu. Aha, w ten sposób. No dobra, rozumiem. O, moja broń zaczyna się już świecić jakoś fajnie. Przeciwnicy na szaleńczym powinni teraz jakoś dorównywać nam. Prawie poziomem, prawie. Jeszcze koteczku żyjesz. Dobra, no i lecimy do następnego substage'a. Pewnie będziemy musieli tutaj... zrobić kilka razy tą mapę. Żeby zdobyć wszystko, co jest nam potrzebne. No dobra, zobaczymy. Staramy się zdobyć tą lalkę dla Gwen. Co to jest? Przyjmij Soul Bali 800. Już pokonaliśmy. Dobrze. I lecimy do kolejnego substage'a. Uuu, koteczki z ziemi wypadły. Oho. Ozano! Jakiś miniboss chyba. Prawda? No chyba jakiś miniboss to jest, wiecie? Wow, ale potrafi ugryźć. Naprawdę potrafi ugryźć koteczek. Z niej poziomu drugiego, ale damy na pewno radę. Super, udało się. To nie jest pierwszy boss chyba na tej arenie, prawda? To już? O luju. To ja naprawdę nie pamiętałem, że był taki typek nawet. 400 expa. Dla nas strona Soul Sanctum. Okej. Okay. Zabierzmy to, co jest tutaj. Tu nie ma wyjścia. Ta ciężarówka nie działa. Myślałem, że będzie troszeczkę dłuższa ta misja, ale najwidoczniej się pomyliłem. Wiecie, pierwszego stage'a już tak dawno nie robiłem, że no... Mogło mi wypaść z głowy. I tak musimy jeszcze minisomę zrobić. No to tym razem możemy zrobić mroczne polowanie. Zwiększy się obrona. O, super. Wejdźmy w pojedynkę. A co nam? Powinniśmy dać radę. To już jest chyba trzeci właśnie odcinek, jaki nagrywam, więc teraz najbliższy odcinek Soulcara to będzie live'ik. Nie wiem, być może jutro sobie zrobimy. O wszystkim będę informował na Discordzie i...
podczas jeszcze jakichś live'ów czy tam odcinków, bo dzisiaj na pewno będzie jakiś live'ik, pewnie z Elsworda zrobimy sobie, ale zobaczymy. O Jezu, ile przeciwników to jest. O, Mi-Soma ukończona, no dobra. No zgin, grubasie. Więc wybaczcie, jeżeli odcinka aktualnie, znaczy aktualnie, w poniedziałek, nie, we wtorek nie będzie. Jeżeli bym nie zrobił oczywiście tego live'a w niedzielę, jeżeli byłby live w niedzielę z Soulwalkera, to byłby odcinek, znaczy to ten live'ik byłby gdzieś tak wcześniej, około 13:00. W tym stylu dwie godzinki byśmy sobie pograli, ponieważ jeszcze musiałbym... Jeszcze sam mam wiele rzeczy do zrobienia, nagrać jeszcze odcinki inne. Więc wiecie, nie mogę za dużo czasu poświęcić tylko na live'owanie i robienie odcinków tych Soulwalkera po godzinę. To jest tak szczerze jedna jedyna seria, która jest teraz taka długa na moim kanale. A to chyba w porze, prawda? O! No niestety, dobra. Muszę się nauczyć skorzystania z tego. C plus Q. Okej, a teraz C plus E. C plus E. No nie wejdzie. No dobra, trudno. A teraz z Dradarem będziemy się bić, z naszym starym, dobrym znajomym. O! Ładnie udało się uniknąć jego ataku. Teraz musimy się odsunąć. O, masz Armor Breaka, kurde. Czemu ja tego nie zauważyłem? Dobra. Połączmy te uderzenia. No i pięknie spadł już. Spłynął Dradar. Taka jest złota skrzyneczka, fajnie. No szaleńczym udało się wykonać tą mapę. Fajnie. 1500 expa. Jakiś losowy dochód. Dobra. Wracamy i idziemy pogadać sobie z Gwen. No bo tak szczerze, ona jest dzieckiem, no już bez przesady. Nie bądźmy jacyś tacy, wiecie, drętwi i nie... I nie wiem, nie próbujmy jakoś załatwić dziecku zabawki. Dobra, idziemy oddać questa. Nie będzie dużo za niego, ale... Na pewno coś będzie. Wow, a kukła? Nie udało ci się jej znaleźć, to nie była kukła. Poczekajcie, ja za sekundkę wrócę. Już jestem. Kontynuujemy. Ja tylko żartowałam, bo chciałam sprawdzić, czy o tym wiesz. To nie było śmieszne. Naprawdę nie. 65 padeków, dobra. Nauczyłem się czegoś nowego od Gwen. Wysiadł mi przysługę. Duży, w żadnym wypadku uroczy. W tym głośnym miejscu jest jeszcze kilka innych większych lalek. Naprawdę mówię ci prawdę, to najprawdziwsze lalki. Są tak duże, że można by usnąć w ich ramionach. Co prawda jestem już duża i nie boję się spać, ale muszę też zadbać o moją siostrzyczkę. Dlatego podaruję ją mojej siostrze. Zrozumiałeś to? Ona musi być większa od innych. Pokonaj Stal Somę w sektorze 43. Hehe, mam nadzieję, że moja siostrzyczka się cieszy. Wow, nie sądziłem, że takie misje teraz będziemy... Przyjdzie nam robić. Do sklepu, żeby sprzedać to wszystko. Sprzedaj, pyk, 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 pyk. A co to? Nie wiem, nie mogę tego sprzedać, ale jestem ciekaw. Ampułka przebojowości. Na 5 sekund zapewnia Soulwalkerowi stan Super Ultimy. W stanie Super Ultimy wszystkie ataki z jednym ciosem przebijają się przez super zbroję przeciwnika.
Okej, nie wiem, gdzie mogę tego użyć. Pewnie mogę to użyć gdzieś tu. Zgaduję. Tak. Ampułka przebojowości. Wiecie co, na razie tą ampułkę przebojowości zostawimy sobie. Ponieważ nam się nie przyda. Jezu chysty. Serio, na standardzie muszę to robić? To chciwego zwierzę robimy. Szkoda, że nie mogę na szaleńczym, ale no cóż. Jak widzicie, cały czas siedzimy jeszcze w Control Zone. Chciałbym wszystkie misje poboczne zrobić. Jeżeli was to nie interesuje, to wybaczcie mi, ale cała kampania, jaka jest w grze, bardzo mnie interesuje. I nie chcę pominąć nawet najmniejszego szczegółu, jakim jest właśnie taka misja poboczna od takiej małej Gwen, która prosi nas o pokonanie Stansomy. Znaczy, prosi ona. Ukryty quest. Zniszcz atrap z opon do momentu ukończenia sektora. Aha, czyli to. Dobra. No ale tutaj skill nie muszę używać, jak widzicie. To jest standard, więc to nie jest jakaś trudna mapa. Dobra, dawaj do tyłu. Następne opony zostały zniszczone. Niu, niu. Juhu! Prawie się wykrzaczyłem. Dobra. Super, udało się, pięknie. Beatbox dla nas. O, jak super. Dobra. Udaj się do strefy. O, ja chcę tą skrzyneczkę. Wiecie o tym, lubię te skrzyneczki. Beatboxy 2 dla mnie. I tylko dla mnie. A teraz pokonajmy te małe minisomy. Te pajączki. Dobra. Szkoda, że wcześniej od samego początku, wiecie, nie robiłem tych misji pobocznych, ale dobra, trudno się mówi. O, o! Gumę dostałem. Jeszcze. I na goleniki migoczący coś. Zwiększona ilość krytyka. Dobrze. Pięknie. I kończymy. Koniec stage'a? Koniec. Idziemy na następny rejon. Nie wiem po co jeszcze zaatakowałem ten stos opon. Ale ważne, że tego dobrze się bawiłem. A, bo co? Ło, co to za kombosy, troszeczkę robisz ty? Nauczyłeś się unik atak, unik atak? Dobrze! Dobrze! Bardzo dobrze! O nie, tam coś zostawiłem. Coś szarego, ale zawsze coś zostawiłem. Wełna! Powiedzcie mi, do czego mogę wykorzystać wełnę w tej grze? Chiron! O nie, będę musiał jeszcze jedną Stalsomę pokonać. Czy to jesteś ty? Nie, to jest Capsid. No nie, Stalsomę mi zabrakło. Jednej! Czy wy to rozumiecie? Jednej Stalsomy mi zabrakło. Dobra, ty to padłeś na hita, no bo kurde, nie jesteś przeciwnikiem praktycznie. Ale jednej Stalsomy nam zabrakło. Cztery tysiące expo? Boże. To pewnie przez tego ukrytego questa. Bo na pewno nie za jakąś, wiecie, wybitną misję. W końcu to była ostatnia mapa, ale na standardzie. No. No to jeszcze możemy chwilkę. Dobra, jeszcze raz zróbmy. Duże. Dobra, no to wejdźmy od razu. Bez jakiegoś zbędnego czekania. Lecimy dalej do Control Zone Rocket Town. Pozabijajmy kolejne kłotecki. Dobra. Zwiększona jest krytyka na samym początku. Dobrze się zapowiada. Gold Lucky kolejny raz. Minisomy pokonane i jedziemy dalej. Czy to będzie najszybsze przejście? Zobaczymy. Opsa, 1030 na krytyku. Obrażeń wpadło na małego pajączka. Nie ma niestety ukrytego questa. To jest błąd. O, jest ta soma, dobrze. No, się pokonać ją, super.
Ale wiecie co, chciałem zabrać resztki expa, które tutaj gra nam proponuje, więc zaatakuję jeszcze dalej. Jeszcze dalej zaatakuję? Nie, to jest chyba nie po polsku. Postaram się ukończyć tą mapkę. Z jak najlepszym wynikiem, oczywiście. Dobra, nie ma nikogo, lecimy dalej. Biegniemy. O, skrzynia! Pięknie, co dostaniemy? 5 beatboxów. Kurczę, fajnie. Nie będę musiał przynajmniej kupować kolejnych. Ło! Moja postać teraz to już naprawdę koksi. Kosi wszystkich przeciwników, jacy staną jej na drodze. A mamy Stalsomę na poziomie 5. Na krytyku obrażenia wpadły. Dobra. To wszyscy? Nie, jeszcze nie wszyscy. Kurczę. Muszę uważać na te pajączki. No, jeden tył chciał zaatakować, ale dostał prosto w pakę 1300 obrażeń, czy tam 1030 obrażeń na krytyku. Więc z nami już wiecie. Nie ma łatwo. Wiem, że jestem na niskim poziomie trudności, nie martwcie się. Ale no niestety misja wymaga tego, żeby grać na niskim poziomie, no to... Dzięki temu możemy po prostu popatrzeć na idealny, można powiedzieć, gameplay. Ładne ciechnięcie w końcu mi wychodzi. To wszyscy? Wszyscy, lecimy dalej już chyba do bossa. Kolejny beatbox dla nas. Chiron, ponownie witam cię. Wariacie. Pyk. Juhu! 1374 obrażenia. I to chyba nie na krytyku, więc całkiem nieźle. 2 minuty 32 sekundy. Nie wiem, czy to było szybciej, ale na pewno udało nam się coś zrobić. 4000 kolejna expa? Boże, jak dużo. Za tą mapę 4000 expa dostaję? Przecież to można wyfarmić tyle expa, tak level wbić do góry, że to jest... No bania mała. Mała bania, no kurde. Strasznie dużo. O, ktoś tutaj sobie... O, można sobie dosiąść się. My zaraz dosiędziemy się, a może i się nie dosiędziemy. Na razie idziemy oddać questa do Gwen. I masz dla mnie kukłę? Znowu nie masz? Tym razem to też nie była kukła. Czyli tak to było. Widziałam ją w półśnie i myślałam... Nie kłamałam! Tak, dokładnie. To był tylko błąd. Moja siostra mówi, że każdym czasem popełniam błędy. A każdym razem popełniam błędy, ale dobra. Mi też się to zdarza. Dobrze? Przykro mi. Dobra, niech ci nie będzie przykro, maleńka. Quest przynajmniej ukończony. Ekwipunku coś... O Jezu, ile... Ile rzeczy, ile pyszności. Otwórzmy sobie skrzynkę. Szczerze, przydałoby się coś fajnego. Właśnie o tym pomyślałem, ale szkoda, że w tak małej ilości. Dobra, idziemy do Pau Automat. Sklep, otwieramy, sprzedaj. Cyk, 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 cyk. Dobra, 1200. O kurczę, rozumiecie to? Mogę ulepszyć znowu broń. To lecimy ulepszyć ją do Trisha. Wzmocnij, o jest, najpierw muszę ją zdjąć tak naprawdę. Zdejmij. Pyk, cyk, bing. No i ulepsz. Maksymalny 9 poziom jest. Kurczę. Miecz rozłupanych plus 4. Kurczę, 306 obrażeń. No to super. Szczegóły? A, od 2 do 4. A, opis. Broń Soulwalkera. Lśniący blask tej broni zwodzi. Nieuważny obserwator uzna ją za skromną, ale tylko Soulwalkerom dane jest obudzić to, co ukryte. Haruestia walczy tym mieczem Soulu. Okej. No dobra. Ochrona przed zniszczeniem. Aha, czyli bo od 4 poziomu wzwyż to już mogą się niszczyć przedmioty. Dobrze, rozumiem. Ale na razie nie mam tego. Nie mam... No czego ja nie mam? Zobaczcie, jaka jest różnica w wysokości, widzicie? Znaczy we wzroście tych postaci, ale no dobra. Możemy sobie tak stanąć. I w dzisiejszym odcinku już cię pożegnamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli macie jakieś ciekawe porady albo pytania, zachęcam do pisania ich w komentarzach.
Odcineczek 40 minut w momencie, że przypadł wam do gustu, zachęcam do pozostawienia łapeczki w górę, komentarza, no i oczywiście subskrypcji, jeżeli nadal nie subskrybujecie mojego kanału. Zachęcam bardzo serdecznie, żebyście, wiecie, nie przegapili kolejnych odcinków, czy to z Soulwalkera, czy to z Elsewhorda, czy również, żebyście nie przegapili live'ów. Na live'ach jest bardzo miła atmosfera, nie ma jakiejś patologii, więc zapraszam. Ja byłem Troczek, a to była gra Soulwalker. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć!